Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Bardzo przepraszam panią poseł. Jeszcze raz zwracam się do obecnych na sali posłów o wyciszenie dyskusji lub przeniesienie jej poza salę sejmową. Proszę bardzo. 24 lutego 2022 roku rosyjskie wojska bestialsko zaatakowały Ukrainę. Od tego dnia granicę polsko-ukraińską przekroczyło już ponad 3,5 miliona uchodźców z Ukrainy. Są to głównie kobiety i dzieci, które musiały uciekać przed bombardowaniem osiedli mieszkalnych, szkół, przedszkoli i szpitali. Niestety wojna na Ukrainie trwa nadal. W związku z tą sytuacją konieczne jest doprecyzowanie i uzupełnienie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Proponowany projekt ustawy zapewnia przede wszystkim odpowiedni standard ochrony obywateli Ukrainy związany z wykonywaniem przez nich pracy w Polsce. Ponadto przewiduje rozwiązania, które służyć będą samorządom w stabilnym zapewnieniu opieki nad najmłodszymi dziećmi uchodźców w sytuacji, gdy ich rodzice pracują. Projekt ustawy doprecyzowuje również przepisy, które mają na celu eliminację przypadków ubiegania się i pobierania świadczeń przez obywateli Ukrainy, którzy wyjechali z Polski. Potrzebne są także zmiany dotyczące kwestii związanych z nauką języka polskiego, dlatego projekt ustawy uprawnia powiatowe urzędy do organizacji szkoleń z języka polskiego dla cudzoziemców. Wojewodowie z kolei uzyskają dostęp do rejestru obywateli Ukrainy, którym nadano numer PESEL. W obecnej sytuacji koniecznym jest także uproszczenie procedur związanych z przebudową, remontem lub zmianą sposobu użytkowania budynków lub ich części, będących w posiadaniu jednostek samorządu terytorialnego i przeznaczonych docelowo na cele mieszkalne. Przepisy zmian ustawy rozszerzają też uprawnienia Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Agencja będzie miała możliwość przyjmowania w formie darowizny, przechowywania, wydawania oraz wywożenia na terytorium Ukrainy obok produktów leczniczych także wyroby medyczne. Sytuacja za naszą wschodnią granicą i zapewnienie choć namiastki bezpieczeństwa przyjętych przez nas uchodźców wymaga szybkich i zdecydowanych rozwiązań. Dlatego zmiany w ustawie są konieczne, a proponowane regulacje powinny pilnie wejść w życie. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość będzie głosował za przyjęciem projektu ustawy i zgłaszam również w imieniu klubu poprawki do projektu. Bardzo dziękuję pani poseł. Przekazuję poprawki.